powtarza się to systematycznie, prawie co miesiąc w zasadzie telefony mamy i sygnały ze strony osób handlujących systematycznie. Jeżeli chodzi o targowiska miejskie, które są zarządzane przez spółkę MPG Grudziądz, także przez pana prezesa Zenona Różyckiego. Niepokojące sygnały doszły z targowiska w Tarpnie przy ulicy Paderewskiego, gdzie w zasadzie, no powiem, brak elementarnej komunikacji albo też dodatkowe obciążenia finansowe, które zostały narzucone dzierżawiącym tamte stanowiska, są nie do uniesienia. Dodatkowe opłaty z tytułu wjazdu samochodem, rozładunku samochodu i tak dalej, albo też pewne kary, to całe prawo, które jest też związane z pewną formą uchwały, którą należy pewnie dzisiaj poprawić, należy zweryfikować, zlustrować, ale też trzeba odnieść się do tego, co czynią dzisiaj inkasenci, którzy zachowują się tak, jakby chcieli się pozbyć wszystkich tam targujących w tych obszarach, jakby chcieli ich zniechęcić do tego, aby przyjeżdżali na te targowiska. Szczególne wzburzenie wywołała sytuacja pana, który przyjechał z odległej wioski, aby sprzedać 3 wytłaczanki jajek, a w ramach nieposiadanego tak zwanego abonamentu czy też dzierżawy musiał zapłacić 25 postojowego, czyli praktycznie wszystkie te 3 wytłaczanki jajek, jeżeli weźmiemy pod uwagę wartość tego towaru, który posiadał, te pieniążki zostały mu zabrane. Jest to niedopuszczalne, jest to działanie na szkodę tych najbiedniejszych, tych, którzy chcą w jakiś sposób pozyskać dochody, walczą o byt. Dzisiaj, wiemy, jest bardzo ciężko, szczególnie ludziom, jeżeli chodzi o obszary wiejskie, o ludziom pochodzącym z wsi. Czy w związku z tą sprawą opłat targowych, bo to radni ustalają opłaty i cennik, oraz czy zamierzają Państwo na przykład wnieść jakąś poprawkę jakieś kroki poczyniono w tym celu, bo mają Państwo teraz ułatwioną nieco sprawę tutaj odnośnie inicjatyw wszelkiego typu? Znaczy, no my mamy od wielu miesięcy do czynienia z pewnymi sygnałami w zakresie tego, co należy poprawić. Należy zweryfikować pewne fakty, bo mieszkańcy sygnalizują, przepraszam, użytkownicy targowiska sygnalizują przedziwny tryb pobierania tych opłat, często wielokrotny. Musimy się do końca zapoznać z pewnymi faktami, które miały miejsce, czy jest to wszystko prawdą. Jeżeli pobiera się jeszcze jakieś dodatkowe, inne opłaty, jeżeli nie wydaje się odpowiednio oznakowanych za to. Może powie pan, bo to jaka sytuacja była? On tam wjechał samochodem, czy bo ja też kiedyś chodziłem i sprzedawałem na targu 20 lat temu jako jeszcze uczeń i płaciłem wtedy 4 zł za pół stołu. Taka była opłata. Pobieraną z tytułu rozładunku samochodu i mówimy tutaj o targowiskach należących, podległych, jeżeli chodzi o administrowanie MPGN-owi Grudziądz. Czyli za każdy wjazd tam musi dana osoba sprzedająca pomimo opłaty, którą ponosi z tytułu abonamentu i tak zwanego postojowego jeszcze, w trakcie są 2 opłaty, jeszcze opłatę za rozładunek samochodu. Jeżeli nie chce uścić tej opłaty, to pracownicy obsługujący, inkasenci mówią, że mogą sobie oni nosić ręcznie wszystkie towary i to jest jedyne rozwiązanie. Ale to nie tędy droga, bo przypomnę, że Grudziądz jest miastem powierzchni wielkich handlowych, pewnie mieści się w czołówce. Jeżeli gdybyśmy to przeliczyli, wszystkie markety, galerie, dyskonty, które mamy w mieście Grudziądzu na jednego mieszkańca, na głowę, to podejrzewam, że znaleźlibyśmy się w pierwszej trójce, a może byśmy byli numer 1. Dlatego ta niechlubna sytuacja, do której doprowadziła historia i też pewne decyzje, ale szczególnie ostatnich 8 lat, no niestety muszą tworzyć pewną elementarną przeciwwagę dla tych, którzy są najsłabsi, czyli dla ludzi handlujących na targowiskach. I takie rozwiązania niebawem trzeba będzie podjąć, aby ratować właśnie targowiska, aby ratować grudziądzką giełdę przy ulicy Łuskowskiego. Przypomnę, że w trakcie realizacji jest rejestracja stowarzyszenia, które zawiązało się na grudziądzkiej giełdzie przy ulicy Łuskowskiego. Stowarzyszenie pod nazwą Giełda zarejestrowało się, skupiło kilkadziesiąt osób. Sprawa jest w trakcie rejestracji w sądzie. Docelowo myślimy o przekazaniu zarządzania, my jako radni opozycji, właśnie tej grupie ludzi, która będzie robiła to najsprawniej i będzie dbała o swoje interesy.